Państwa, bardzo ciężko mi się dzisiaj świętuje. Dwa tygodnie temu, 24 lutego, włączyłam telewizor, czego zazwyczaj rano nie robię, ale to, co zobaczyłam w internecie, w telefonie zaraz po przebudzeniu, było tak przerażające i tak niewiarygodne, że to zrobiłam. Zobaczyłam coś, co wydawało mi się istniało już tylko w opowieściach moich dziadków, którzy opowiadali o tym, jak do nich strzelano, jak ginęli bliscy, jak uciekali przed ostrzałem, jak paliła się zrujnowana Warszawa. Tego samego dnia w południe spotkaliśmy się w gronie dyrektorów, szefów instytucji, części radnych, był między innymi pan przewodniczący. I natychmiast zaczęliśmy się zastanawiać, co powinniśmy zrobić, bo wiedzieliśmy, że dzieje się coś, co jeszcze ciężko ogarnąć umysłem, a co za chwilę dotknie nas wszystkich. Przed chwilą czytałam, bo niestety nie mogę się rozstać z telefonem, relacje od kolegi, który rzucił wszystko i teraz kursuje między granicą a województwem dolnośląskim, przywożąc stamtąd kobiety. Starsze panie, które już nie mają na kogo liczyć, młode kobiety z dziećmi, kobiety w ciąży. Zawozi na granicę jedzenie, koce, folie termiczne. I wyraził przed chwilą taką wielką złość z jednej strony, że tak późno ta pomoc jest organizowana ze strony państwa. Że gdyby nie my wszyscy, gdyby nie wolontariusze, gdyby nie ludzie dobrego serca, gdyby nie instytucje samorządowe, to nie wiadomo, co dzisiaj stałoby się z tymi ludźmi, których jest już w Polsce 1 200 000. Mamy w Świdnicy zarejestrowanych 600 uchodźców. 600 zarejestrowanych. Ilu jest ich naprawdę, nie wiemy, bo część przyjechała jeszcze przed wybuchem wojny, część pierwszego, drugiego, trzeciego dnia do swoich rodzin, do tych ludzi, którzy mieszkają w Świdnicy, pracują teraz od kilku lat. I to było najłatwiej. Najgorzej jest tym, którzy jadą w ciemno, właściwie nie wiadomo dokąd, bo nazwa Świdnica jest dla nich równie abstrakcyjna jak Kołobrzeg, Puck, Rawa Mazowiecka, Wołomin. Tam wszędzie moje koleżanki i koledzy robią wszystko, żeby tym ludziom zapewnić dach nad głową, ciepłą miskę, podstawowe kosmetyki, żeby przywrócić im godność i żeby odegnać od nich lęki. Bo jeśli ucieka się z walącego się Charkowa, to ciężko się jest uwolnić od tego, co się przeżyło. Kilka dni temu wysłaliśmy taki transport na granicę na apel jednego z tamtych posłów, który bardzo się zaangażował we wspieranie uciekinierów w Przemyślu i prosił o jakąkolwiek ilość właśnie folii termicznych, kocy, powerbanków, przekraczają granicę po paru dniach, mają telefony, ale telefony nie działają. Wysłaliśmy dwa busy. Przyjechała stamtąd jednym z tych busów, bo jeden był do tego dostosowany, 7-osobowa rodzina. I wszystko może byłoby dobrze, moglibyśmy powiedzieć, uratowaliśmy ich, gdyby nie to, że jedna z tych kobiet zostawiła tam 13-letnią córkę. Zginęła w czasie bombardowania. Nawet nie wiemy, bo za ciężko na takie rozmowy, czy zdążyła ją pochować, czy zdążyła się z nią pożegnać.
To nie jest film. To nie są opowieści z dalekiego świata. To dzieje się bardzo blisko. Przecież każdy z nas na pewno zna kogoś z Ukrainy. Kogoś, kto mieszkał, czy mieszka w Lwowie, Kijowie, w Winnicy. Ja mam przyjaciół z Winnicy i z Lwowa. Z nimi także rozmawiam. Pytam moich bliskich, część już przyjechała. Eksperci szacują, że uciekających przed wojną ludzi może znaleźć się za chwilę w naszej części, w spokojnej części Europy, 5 milionów. My się dziś zastanawiamy, gdzie położymy tych ludzi spać i czym ich nakarmimy. I tutaj liczymy, jak zawsze, na wszystkich. Ważny jest każdy materac. Każda przekazana kołdra, poduszka, komplet pościeli, paczka podpasek, paczka pampersów, nowa bielizna, skarpetki. Tak banalne rzeczy, o których zazwyczaj się nie myśli, bo przecież wszystko w domu mamy. A ci ludzie, którzy często na piechotę przekraczają granicę, mogą wziąć ze sobą jedną torbę. A jeśli idzie sama kobieta z dwójką małych dzieci, to tych rzeczy za wiele po prostu ze sobą nie uniesie. Od samego początku, od pierwszego dnia uruchomiliśmy dwa punkty, w których zbieramy wszystko to, co Państwo mogą nam oferować. I widzę tutaj wiele twarzy tych, z którymi mijałam się w drzwiach, na sali, gdzieś przy ladzie, w biurze. Przychodziliście prosto z zakupów, oferując to, co możecie. I naprawdę każdy z takich gestów jest bardzo ważny. Ale musimy też zrozumieć, że to nie jest jednorazowa akcja. Że ci ludzie jednak zostaną u nas na kilka tygodni lub miesięcy, na ile nie wiemy. Bo nie wiemy, jak ten konflikt się zakończy. Każdy z nas życzyłby sobie, żeby stało się to jak najszybciej. Dlatego, że nikt nie toleruje zwykłego ludobójstwa. Powiem to głośno, choć napisałam to już kilka razy. Putin jest mordercą. Putin jest mordercą wielokrotnym. I powinien ponieść karę za każdą kobietę i za każde zamordowane dziecko. Także za to, które dzisiaj zmarło w Mariupolu, ponieważ było tak odwodnione, a nie było wody, żeby dać mu pić, że jego mały organizm po prostu tego nie wytrzymał. My sobie nie jesteśmy w stanie tego wyobrazić, jak funkcjonuje 400-tysięczne miasto bez wody, bez prądu, bez dostępu pomocy humanitarnej, która niestety nie może tam dojechać, bo jak Państwo wiecie, korytarz humanitarny też został ostrzelany i przerwany. Mówię o tym wszystkim, bo chyba jeszcze nigdy w takich czasach nie przyszło nam świętować. Nigdy nic tak złego, na tak masową skalę, nie spotkało nas w naszym życiu. Dzisiaj tylko najstarsi pamiętają, czym była II wojna światowa i czym był eksodus tych, którzy musieli opuścić własne domy, którzy musieli zostawić cały dorobek życia, zostawić swoje pole, swój dom, mieszkanie, swoją szkołę, uczelnię, zakład pracy, wziąć w rękę jedną torbę i uciekać. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy się mobilizować w ciągu tych najbliższych tygodni, a może miesięcy, że będziemy z empatią podchodzić do tych, którzy wcale nie chcieli się u nas znaleźć. Ja rozmawiam z wieloma kobietami, one mówią, proszę pani, tam zostało wszystko, tam mieliśmy tak dobrze, zostaliśmy bez niczego. Są tacy, co wracają. Poznałam takich mężczyzn, którzy przywieźli tu kobiety, dzieci, zabezpieczyli rodziny i wyruszyli na wojnę. I my prócz tych podpasek,
tych konserw. Zdobywamy specjalistyczne środki opatrunkowe. Zdobywamy buty, żeby żołnierze nie szli w adidasach na front. Żołnierze, którzy sami się mobilizują, którzy wstępują do armii z dnia na dzień. I dziękuję tutaj serdecznie naszej policji, straży miejskiej, wojsku za to, że gdzieś tam w swoich magazynach są w stanie wyczwerać rzeczy, które dzisiaj są na wagę złota. Czy wiecie Państwo, ile kosztuje jedna kamizelka kuloodporna? Jeden hełm? Około 2,5 tysiąca. Czyli żeby ubrać jednego żołnierza na wojnę, ubrać, nie uzbroić, czyli kupić mu jeszcze buty i rękawice, trzeba 10 tysięcy złotych. Tylko że wielu z tych rzeczy już dzisiaj nie można kupić. Może to i dobrze, bo to znaczy, że i Polacy w Polsce, i Ukraińcy w Polsce, w Estonii, na Łotwie, kupują i takie dary i przekazują je pod Odessę, pod Żytomierz, do Kijowa. Opowiem Państwu jeszcze o panu Irku, który powiedział, że dojedzie do Kijowa, bo tam musi odebrać 4 koty, bo komuś obiecał. Ale prócz tego zawoził jedną kobietę do Lwowa, a od nas zapakował cały transport, wszystkiego, co mogliśmy mu dać. Jedzenia w puszkach, środków opatrunkowych, leków. Na koniec dopchaliśmy samochód pieluszkami. I mówi, wie pani, te pieluszki to była taka radość. Kobiety, które to rozpakowywały, mówią, jak dobrze, że ktoś pomyślał, że my mamy w szpitalu dzieci. I pieluchy są dzisiaj na wagę złota. Myśmy przyzwyczaili się do dobrego, spokojnego, bezpiecznego życia. I takich rzeczy, gdy słuchamy, wydają się nam absolutnie niewiarygodne, absolutnie niepojęte. Ale one się niestety dzieją. Pan Irek ledwo wrócił do Polski. Próbował w stronę Żytomierza, wioska przed nim została ostrzelana. Zadzwonił do mnie zaraz potem, roztrzęsionym głosem opowiadał mi, jak to jest, jak lecą helikoptery nad wioskę i strzelają do wszystkiego, co się rusza. Na szczęście on był trochę dalej, zdążył zawrócić i przejechał w innym kierunku. Pojechał w stronę Lwowa, dotarł już może nawet do Świdnicy, do Polski na pewno. Takich historii będziemy w najbliższych dniach słuchać wiele. I niech te historie sprawią, że będziemy przez cały czas wrażliwi i empatyczni wobec naszych sąsiadów, wobec rodzin naszych sąsiadów, bo tak się często zdarza. Starajmy się tę naszą życzliwość i wsparcie rozłożyć w czasie i nie stracić tej chęci niesienia pomocy. Dzisiaj dostałam na stoisku warsztatów terapii zajęciowej taką gwiazdeczkę niebieską. Znajdźcie mi, dziewczyny, jeszcze coś żółtego, bym miała komplet. Może to będzie taki szczęśliwy talizman, będę go nosić przy sobie. I teraz o samych kobietach. To, co dziś najbardziej mnie poruszyło, nie wiem, czy ktoś z Państwa oglądał wiadomości, to widok ubranych w wojskowe ubrania kobiet, zamaskowane w kominiarkach i z karabinami. Powiedziały, że zabezpieczyły swoje dzieci i idą na wojnę. I będą strzelać do każdego, do kogo będą mogły, żeby pomścić każde dziecko i każdą inną kobietę, która już na tej wojnie zginęła. Więc pamiętajmy i o tych kobietach. I ja teraz też apeluję serdecznie. Te żółto-niebieskie karteczki, które członkinie Ligi Kobiet Polskich rozdawały przy wejściu, niech zamienią się w małe, większe cegiełki, które przeznaczymy na to, co jest potrzebne i tam, na Ukrainie, i tutaj tym, którzy już do nas przyjechali. Bo wiemy, że potrzeba im dużo rzeczy, dużo wsparcia takiego zwykłego, materialnego. Trzeba wyposażyć dzieci, wysłać je do szkoły. Mamy już ponad 60 dzieci w naszych szkołach świdnickich zapisanych w ciągu ostatnich 10 dni. Ile jeszcze będzie, nie wiadomo, ale nie pozwólmy wspólnie, żeby ktoś został bez łóżka,
bez dachu nad głową, bez zapewnionych posiłków, bo tak się po prostu nie godzi. Musimy zrobić wszystko, żeby tym ludziom przywrócić godność i dać poczucie bezpieczeństwa. I pomóc im w tym, żeby otrząsnęli się z wojennej traumy. A kto, jak nie kobiety, potrafi to robić najlepiej. Dlatego bardzo w was wierzę. I te młodsze, i te starsze. Bo wiem, że jest w was wiele dobroci, wiele życzliwości i chęci. Więc proszę was o to, żebyśmy w te dni byli wszyscy razem. I okazali życzliwość tym, którzy u nas szukają dzisiaj domu. Niech żyje wolna Ukraina i niech żyją kobiety z Ukrainy. Dziękuję bardzo.